Witam Was w kolejnym filmiku. Dziś chciałem Wam powiedzieć trochę, jak to sobie wyobrażam, co będzie dalej z tym właśnie 35 levelem. W sumie jak na razie nie mam większego levela niż 35, bufka 60 level. Mojego mentala oddałem bratu. Można powiedzieć, że sprzedałem. No, ale jeszcze pierwszej raty nie wpłacił. Mam zamiar postać trochę na 35 levelu. Chciałem wbić skille na Aurę na P, Berserk na G. Chciałem wbić. Zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem. W sumie wczoraj już chciałem wbijać 5-4 i stać na 5-4. Ale jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. W sumie jakbym wbijał ten 5-4, to nie wiem, po co robiłem tą bufkę 30 level i brałem z nim ślub niby. To żaden problem kupić znowu zaręcz nowe i wziąć ślub z tamtą bufką, no ale wiecie. W sumie szkoda już. Już wziąłem raz, jak już kupiłem te obrączki, ten ślub już wziąłem, to niech tak zostanie już tamten buf. A co do tamtego bufa, 60 level, myślę, że mógłbym zrobić konkurs na tą bufkę. No ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie chcę postać na 35 levelu i będę stał na nim. W sumie z kół. Kół staram się czytać codziennie. To zależy od kasy. I może pokażę Wam, co ja tutaj w EQ mam. EQ próbowałem robić na strzałki, ale no w sumie nie do końca wyszło. FMS średnie 35 KD plus 3. Mam zamiar sprzedać EBO i kupić FMS-a średnie 42 KD plus 4. Tego, co miałem wcześniej na Stangenie. Tutaj mam żelka, to ten sam, co na wszystkich kontach. Śmiertelka, KD, defa plus 4, speeda plus 3. Widzicie tutaj strzałki i zastanawiam się, czy by nie selnąć je i by nie kupić lwiej. 1,5, 2 kapeżeta, 10 do peżeta. Nie wiem, czy to by nie byłoby lepsze dla mnie. No ale w sumie, jak mam już te ABS na strzały, sam nie wiem. Kozaczki mam 5B. Myślę, że fajne. 5 spowa zawsze się przyda. Ale chyba już spowa na metki nie działa. Nie jestem pewien. Bojowe N, no. Tam jak czasem PvP ktoś tam chce. Złoty necek plus 9. I do tego necka chcę kupić byle jaki naszyjnik 2K peżeta. Miałem kupić 5B złoty, ale stwierdziłem, że jakbym kupił 5B, nie miałbym potem kasy na biologa, kół, no jak wiecie, na takie wydatki. Tu mam te kolce z bufki. Pięciokąt tam plus 9. Oczywiście jak najwięcej defa. Tutaj mam stalkę plus 4 dla ninja. W sumie nie wiem, skąd ją mam. Z jakiejś wymiany wymieniłem się. To było chyba Zaparte tą dostałem, nie, te kolce dostałem zaparte i plus stalka plus 4, 15 wartość, 10 miecze, 10 dwuręka, de speeda i defa plus 4 i dałem tamtą stalkę właśnie za tą, bo myślę, że ta szybciej zejdzie. No, takie ebo mam jeszcze 10 na strzały, dlatego się wymieniłem zaparte, bo chciałem, że jak na te strzały robię, to niech będą już te strzały. Chociaż mogłyby być 15, ale nie narzekam. Srebrna 5B, w sumie mix, ale 20 zwierzęta się zawsze przyda. No niby grota, ale zanim ja do groty pójdę, to białko kupię. Ebony tutaj te na DT i właśnie zastanawiam się, czy je sprzedać, czy zostawić, bo jakbym je sprzedał, mógłbym kupić tego FMS średnie 42, a tak oto w sumie musiałbym z tym chodzić, albo wydropić, zarobić niby. Zarobić na tego FMS-a średnie 42, tam dropiąc kamole, leki plus, w sumie ogony za 2 kakami nie chcą mi zejść. Leki plus, tak schodzą 2,5-3 kaka sztuka. Nie wiem, co z nimi ebo zrobić. Bo biję metki i wszystko robię w tych PvP, w tych biorę, bo mają 3 ebo i w sumie te 3 luda. No ale to szczegół. Wilka wojennego mam, kupiłem go jak miał 15 dni i 9 minut.
za 225 kk. Myślę, że to dobra cena, jak ja na razie bojowego nie mam. Wczoraj miałem robić konia, ale jakoś nie miałem czasu. Oswojki w sumie nie będę, jak drobnie to przeczytam, ale tak, jeśli chodzi o kupywanie oswojek, to nie będę kupywał, bo po co, jak będę miał wierzcha. No w sumie sam nie wierzę w tego, nie warta, jak już 5 części i dalej nie ma wierzcha. Na pustyni jeszcze nie próbowałem. Nie, miałem na pustyni. Jest 6 odcinków. I na pustyni właśnie też próbowałem na metkach 5-0, ale nic. Nie wiem. Zobaczymy. Dropnąć na pewno drobnem, bo jak nie tym, to pożyczę od brata, to stare konto, 75 level, w sumie już 76 wbił. I dropnę na metkach mordu. Ja też mam tu parę zielonych potek, sushi z Suma, odpalam jak bije metki, zawsze te 10 defa więcej. Sok z kwiatu brzoskwini do biegania, pokrzywa i to na szycie troszkę. Łapka. W sumie tutaj jakieś kół, medale. No wiecie. Podstawowe rzeczy. Bo ja na pewno będę robił. I Lidara zresztą też. I kurczę tam codziennie. Myślę, że to na tyle. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy ustoję na tym 35, czy nie. Zobaczymy. Dzięki, na razie.